Radę, kolejna szósta historia z Radhakund, z Radą i Krysznu. Tytuł tej historii to Radharani zmienia swoje ubranie. I ta historia pokazuje, w jaki sposób Radharani żyje wiecznie w Radhakundzie i w sercach Vrajavasi, czyli mieszkańców Vraj, regionu Vrindavany, regionu Radhakundy. Przez wieki ta kunda była otoczona, tą kundę otaczała wioska i ta wioska nazywała się Aritagrama i Aritakunda. Ale dzisiaj prawie każdy nazywa tą wioskę, która znajduje się niedaleko kundy, jako Radhakundę po prostu. Na mapach, na znakach drogowych, we wszystkich przewodnikach i nawet na urzędach pocztowych i na wszystkich znakach, we wszystkich wioskach to miejsce jest znane jako Radhakunda. Imię, nazwa Syamakunda jest praktycznie nieznane. Nie jest nigdzie napisane, ani nie jest nigdzie napisane, ale nikt o tym nie mówi. Kiedy ktoś przyjeżdża tutaj z Vrindavany, albo z Delhi, albo z Mumbai, albo z jakiegokolwiek innego miejsca, on zawsze mówi, jadę nad Radhakundę. Nikt nie mówi, jadę nad Syamakundę. Jak opisaliśmy wcześniej, Vrajavasi, którzy żyją nad Radhakundą, posiadają takie unikalną emocję, unikalne zrozumienie oparte na miłości. To się nazywa Bhava Vichara oparte na miłości i ta miłość, którą nie posiadają, powoduje takie specjalne zrozumienie, czym jest Radhakunda. Każdy na zewnątrz Vraży myśli, że Radhakunda jest po prostu wielkim zbiornikiem wody. Takim hinduskim świętym miejscem albo ewentualnie Lila Sthali, czyli najbardziej wzniosłym miejscem, gdzie Radha i Govinda dokonują swoich boskich lil czy boskich zabaw. Ale Vrajavasi, którzy mieszkają nad Radhakundy, szczerze tak naprawdę myślą, czują, mówią i wierzą, że i wierzą i wielbią i widzą tą Radhakundę jako Radharani, Sakshatharadha. Dla nich to nie jest po prostu zbiornik wody albo jakieś zwykłe święte miejsce. To nie jest, to jest ich miejsce ich wielbienia, Aradhya Devi Srimati Radharani, która jest nim osobiście. To jest dla nich jest to ona. Dla przykładu, kiedy oni wykonują parikram wokół kundy, czyli takie rytualną pielgrzymkę, okrążają, wtedy mówią, że dokonują parikramu czy pielgrzymki dookoła Radhakundy. Kiedy oni ofiarowują kadzidła, jakieś lampki z ghee, albo kwiaty, albo nieofiarowane pożywienie, czyli bhoga w czasie wykonywania pudży, czyli wielbienia do Radhakundy, oni mówią, że wielbią Radharani. Pewnego razu wziąłem taksówkę z Radhakundy do Vrindavany i zaparkowałem niedaleko świątyni Banka Bihari. Kiedy zapytałem kierowcę, i czy on chciałby mieć darshan, czy chciałby zobaczyć Banka Bihari, on poufnie, tak w zaufaniu, odparł z pełnym zadowoleniem, że ja już miałem darshan na Radharani dzisiaj. Tak daleko, jak jest mi to wiadome, on nie zatrzymał się, z tego co mi wiadomo, on nie zatrzymał się przy żadnej świątyni tego dnia i ja byłem zadziwiony jego odpowiedzią, ponieważ nie z mojej wiedzy wynikało, że on nie zatrzymał się przy żadnej świątyni i wchodził do niej. W związku z tym byłem zadziwiony tą odpowiedzią, że już miał darshan Radharani dzisiaj. Zatem zapytałem go, gdzie widziałeś Radharani w takim razie? A on odpowiedział, moja taksówka, mój samochód był zaparkowany niedaleko Radharani, zanim my odjechaliśmy. Zatem ja widziałem Radharani w tym czasie, kiedy czekałem na ciebie. Kiedy przechodziłem niedaleko Sabji Marketu, jest to taki rynek,
nad Radhakundą, na którym sprzedają warzywa. Pewnego rodzaju mój przyjaciel z Mumbai z moim przyjacielem z Mumbai wskazałem palcem i pokazałem, to jest właśnie Radhakunda. A trzyletni chłopiec, który przychodził w tym czasie, zaczepił mnie i powiedział w pełnym przekonaniu i w pełnym doświadczeniu i w pełnym realizacji tego, co mówił, ja, Radhakunda nahi hai, ja Radharani hai, to znaczy, to nie jest Radhakunda, to jest Radharani. Dla setek, albo może tysięcy, przez setki, albo może tysięcy lat ludzie z zewnątrz nie byli w stanie zrozumieć bhawy albo wizji, którą posiadają w Vrajavasi. Mieszkańcy Vrajadhamy posiadają specjalnego rodzaju serca, specjalnego rodzaju świadomość, która pozwala im do głębi doświadczyć Bhagavana, który jest niedostępny dla nikogo innego. Śla Rupa Goswami Pad, który żył we Vraju około 500 lat temu, powiedział: Te Krishnasya Parivarya Ye Jana Vraja Vasinaha. Vrajavasi są rzeczywiście, w rzeczywistości członkami rodziny Kryszny. Rada, jest to cytat z Rada Kryszna Ganadesha Dipiki. I następująca lila, następująca zabawa pana Chaitani pokazuje niezwykłą pozycję, jaką posiadają Vrajavasi. Pewnego razu, będąc w Jagannath Puri, Sri Chaitanya Mahaprabhu powiedział do swojego przyjaciela i swojego ucznia Jagadanandy Pandita, który przygotowywał się właśnie do Vraja Yatry, czyli do podróży do Vraj. Nikt nie może zrozumieć bhawy, czyli takich duchowych emocji, albo spontanicznego nastroju służby oddania mieszkańców Vrindavany. Dlatego też powinieneś oddawać szacunek z odległości wszystkim mieszkańcom i pozostać w bliskim towarzystwie Sanatany Goswamiego, innego dzwonnika Sri Chaitani. Niemniej jednak prawie jak lokalni Vrajavasi, ja nie mogę widzieć, nie jestem w stanie widzieć Radharani jako bezpośrednio jako Radha, Radhakundy jako Radharani. Pewnego dnia, jakkolwiek poprzez łaskę Śrimati Radharani, to święte imię Kryszny i poprzez święte imię Kryszny i poprzez łaskę mieszkańców być może uzyskam tą boską wizję. Innego razu Vallabhacharya, czyli taki wisznicki acharya z pamiętając Bhagavana, krzyczał Jai Shri Krishna. Ale dla oddanych wielbicieli z Vrajavasi, mieszkańców Vrindavani, jakkolwiek, kiedy oni myślą o Bogu, oni śpiewają, po prostu krzyczą Radę, Radę. Nad Radhakundą wszyscy mieszkańcy, zwłaszcza, krzyczą Radę, Radę. I wszystkie ich pozdrowienia, dyskusje, rozmowy telefoniczne albo spotkania społeczne, które mają, wszystkie przepełnione są tym Radę, Radę. Oni myślą, Radharani jest moim Bogiem, moją matką, moim przyjacielem, moim wszystkim. I ta Radharani, ta źródło łaski i współczucia jest tutaj, w środku naszej wioski, w formie właśnie płynnej. W 2009 roku, kiedy Radhakunda była czyszczona, miejscowi w Vrajavasi nie mówili o tym, że to jest czyszczenie Radhakundy. Dla nich Radhakunda nigdy nie jest brudna, ponieważ ona jest w rzeczywistości źródłem największej czystości, najwyższą boginią fortuny, Śrimata Radharani osobiście. Zatem Radharani nie wymaga czyszczenia. W rzeczywistości największy grzesznik staje się natychmiast oczyszczony, nawet jeżeli wejdzie w krótki kontakt z imieniem Radharani, jej formą, cechami, rozrywkami albo jej towarzyszami. Zatem to czyszczenie, poprzednie czyszczenie miało miejsce w 1987 roku, podczas tego właśnie czyszczenia w 2009 roku. Miejscowi w Vrajavasi w rzeczywistości czuli, że po 22 latach
Radharani była tak łaskawa i pełna współczucia i miłosierdzia, że dała im szansę, aby wykonać dla niej tą niewielką służbę. Zatem mogli ukazać, pokazać, zademonstrować swoją miłość i wdzięczność względem Radharani. Wielu wierzyło, że to jest taka okazja, która zdarza się raz w życiu i nigdy nie pojawi się ponownie w tym właśnie życiu. Ale pewien miejscowy bramin skomentował, zrobił taki komentarz odnośnie tej okazji, że ta woda jest w rzeczywistości strojem Radharani. Radharani jest po prostu, Radharani zmienia swoje ubranie. Zatem przez suszenie, poprzez osuszenie tej wody i usunięcie błota, które tam się znajduje, w Rajavasi pomagają Radharani zmienić swoje, ubrać się w nowe ubranie. Zatem jestem pewny, że Radharani jest radosna i w szczęśliwym nastroju, ponieważ to czyszczenie, w cudzysłowie, jest dokończone. Codziennie przez kilka miesięcy wszyscy mieszkający tam, mężczyźni, kobiety i dzieci, zaczynając od takich 3-latków, aż do tych, którzy byli blisko setki, pomagali usuwać to błoto z Radhakundy. I później wieczorem, po skończeniu swoich codziennych obowiązków domowych, 1 albo 2 tysiące ludzi stało w linii, w rządku, w kolejce, aby wyciągać właśnie wiadrami to błoto z Radhakundy. A te traktory, które wywoziły to błoto, stały tam w oddaleniu i to błoto było w ten sposób z rąk do rąk przenoszone do tych samochodów, do tych traktorów, na te przyczepy. Służąc Radharani, każdy nieustannie śpiewał radę, 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 radę. I oddanie, ten bhajan, pełne oddania, był pełny i słyszany dla wszystkich z dużej odległości. I w miejscu, główne miejsce tej czyszczenia było w tym miejscu, w którym jest miejsce, tak zwane sitting place of Janavama, czyli to miejsce, w którym siedziała i medytowała Janavama. Całe to wydarzenie zmieniło się w radosną imprezę. W tej długiej linii, w tej długiej kolejce mężczyzn i kobiet, braminów, baniów, bhangis i wszystkich innych rodzajów grup społecznych, które tam mieszkają, wszyscy oni pomieszczyli się, pomieszali, nie zważając na swój status społeczny i po prostu czyścili to miejsce i śpiewali radę, radę. Jak w większości indyjskich wiosek, Radhakunda posiada takie specjalne zasady i reguły, jakimi posługuje się społeczeństwo. Nie wolno pewnym grupom społecznym się mieszać zgodnie z pewnymi standardami czystości czy zanieczyszczenia. Ale w czasie wykonywania tej służby do Radharani te różnice zostały zharmonizowane i stały się nieistotne. Wszyscy stali się równi, wszyscy stali się przyjaciółmi i współpracowali razem z dużą radością. Twarze były zjednoczone w czasie intonowania radę, radę, a ręce łączyły się w przenoszeniu wiader z błotem, a serce były roztopione z uczuciami boskiej radości. I to był taki duchowy festiwal, gdzie każdy mógł doświadczać szczęścia służenia Radharani i podczas tego niezwykłego czasu to było takie połączenie umysłów i serc, kast i statusów społecznych wszystkich mieszkańców. Hindusi, muzułmanie, chrześcijanie i ktokolwiek inny stał się równy i wspólny dla wszystkich, wykonując tą zwykłą służbę dla Radharani. I podczas mojego 15-letniego mieszkania w Radhakundzie ja nigdy nie doświadczyłem takiej radości i takiego niezwykłego ducha wioski. I w tym czasie widziałem uśmiechy na twarzach zarówno młodych, jak i starych, którzy uśmiechali się i byli radośni w czasie wykonywania tej służby dla Radharani. Mój ochroniarz codziennie brał 2 albo 3 godziny przerwy, brał przerwę w pracy, przerywał swoje prace na 2-3 godziny, aby wykonywać tą służbę. Jego żona i również 5 dzieci również brała w tym udział.
Wszyscy byli skupieni na tej czynności, na tym festiwalu usuwania błota. Różne stacje telewizyjne kręciły to, przeprowadzały wywiady z mieszkańcami, a helikopter z powietrza rzucał kwiaty i również to kręcił. I na końcu, po spuszczeniu tej wody i oczyszczeniu, okazała się ta Kangana Kunda, czyli to miejsce, to pierwotne, oryginalne miejsce, w którym znajduje się Radharani, w którym właśnie Radharani z Haki wykopywały przy pomocy swoich bransolet ten dołek, który zapełnił się wodą, który jest znany jako w tej chwili jako Radhakunda. I cała atmosfera była przepełniona światłem, szczęśliwością i zdrowiem, takim zdrowym nastrojem, który był spowodowany nieegoistyczną służbą wykonywaną dla Najwyższego Pana. I nie tylko takie, uczucia, emocje mogą pozostać na zawsze, byłoby bardzo wspaniale. Tak jak Radharani zmienia swoje ubranie podczas tego programu czyszczenia, w przyszłości także zmieni swoje ubranie. Niemniej jednak, tak jak ona zmienia to ubranie, także ja w przyszłości zmienię swoje ubranie, w domyśle, że opuszczę ciało, ale zawsze będę pamiętał tą niezwykłą duchową radość i szczęście, które wynikało właśnie ze służenia Radharani krok po kroku przez wszystkich Vrajavasi, którzy stali się niczym członkowie mojej rodziny. I tak kończy się ta niezwykła historia i rozrywka pod tytułem Radharani zmienia swoje ubranie. Jai Jai Shri Radhe.